Dobra, chwilkę jeszcze czekamy, aż się rozpocznie transmisja na Facebooku. Będziemy mogli zaczynać. Dzień dobry, dzień dobry. Będziemy zaczynać. Bardzo dużo, bardzo się z tego cieszę. Dosłownie minutkę, aż się przełączymy też na transmisję na Facebooku. Dobra. Chyba już jesteśmy na Facebooku. Transmituję też to nasze webinarium na Facebooku Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzień dobry, cześć Wam wszystkim. Jesteśmy naprawdę w dużym gronie. Widzę, że jest nas ponad 80 osób słuchających, oglądających. Witamy na webinarium Demokracja w praktyce, czyli skąd wiemy, na kogo głosować. To będzie nasze półtoragodzinne spotkanie wokół praktycznych zagadnień związanych z kontrolą obywatelską, czyli przyjrzymy się wspólnie, bo wspólnie też mam nadzieję, że będziemy rozmawiać i na czacie, i przez nasze interaktywne narzędzia. Przyjrzymy się, co to znaczy kontrolować kandydatów, przyglądać się im, ich programom wyborczym, a przez to, jak w pełni uczestniczyć w demokracji, nie tylko raz na 4 czy raz na 5, ale w ogóle w trakcie kadencji polityków. Więc jest to takie dodatkowe webinarium związane z edukacją obywatelską w praktyce, którą realizuje Centrum Edukacji Obywatelskiej. Za chwilę przejdziemy też do następnego slajdu. Ja się nazywam Mateusz Wojcieszek i to webinarium też organizowane w ramach programu Młodzi Głosują Plus, który jest współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, a organizatorem i programu Młodzi Głosują Plus, i tego webinarium jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, która już od prawie 25 lat w Polsce wspiera system edukacji, wspiera nauczycieli, ale również grupy projektowe uczniów i uczennice w dobrej edukacji, w nauce kompetencji przyszłości i też takich, które nam się przydają w życiu codziennym, w życiu obywatela i obywatelki w naszym kraju. To o CEO. Przed chwilą wiem, że też webinarium skończyła Alicja Pacewicz, która mówiła o tych takich zagadnieniach bardziej teoretycznych. Ja też powiem, tutaj pozwoliłem sobie zrobić odniesienie, bo zastanawiałem się, jak się przedstawić, to znaczy jak was przekonać do tego, że mam jakąś wiedzę i kompetencje do tego, żeby mówić o kontroli obywatelskiej. Oczywiście nie skończyłem studiów z kontroli obywatelskiej, nie ma takich studiów, ale to, co mogę wam powiedzieć o sobie i co mam nadzieję, że też sprawi trochę, że poczujecie, że jestem odpowiednią osobą do prowadzenia o tym spotkań, jest to, że przez lata w swoim rodzinnym mieście Radomiu kontrolowałem lokalnych polityków i kontrolowałem samorząd, korzystałem z różnych narzędzi do tego, żeby jak są wydatkowane środki publiczne, jak politycy spełniają swoje obietnice tutaj na lokalnym gruncie i na podstawie tego doświadczenia gdzieś dowiedziałem się, z jakich narzędzi obywatel, obywatelka mogą korzystać, żeby no, skutecznie w tej demokracji uczestniczyć. Ja też od lat współpracuję z Centrum Edukacji Obywatelskiej, kiedyś koordynowałem projekt Młodzi Głosują, w ramach którego tutaj dzięki też współfinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy się znaleźliśmy. Więc to ode mnie. Mieliśmy małe, drobne problemy techniczne z prezentacją, więc niestety jej stan nie jest taki, jak chcieliśmy, jeśli chodzi o jakość. Gdzieś na ostatnim etapie czcionki się
startowały. Mam nadzieję, że nam to wybaczycie. Z chęcią Wam prześlemy też tuż po webinarium no, taką pełną wersję tej prezentacji, tak jak miała ona wyglądać ładnie, schludnie i czysto. To tyle ode mnie. Kilka kwestii też takich organizacyjnych. Bardzo Was proszę, żebyście przedstawili się krótko na czacie. Możecie pomachać, powiedzieć cześć wszystkim, jak macie na imię, jeśli się nie podpisaliście tutaj na samym początku przy rejestracji. Też możecie napisać, skąd jesteście, z jakiejś szkoły konkretnej, czy z jakiego innego miasta, bo wiem, że też oprócz uczestników i uczestniczek programu Głosują Plus w Warszawie są też z nami osoby z innych miast, z innych szkół. Więc jeśli możecie tak nam wirtualnie, nam wszystkim pomachać, powiedzieć, skąd jesteście, to nam będzie bardzo przyjemnie. Za chwilę też zaproponuję jedno takie ćwiczenie, które nam w tym pomoże. Jeśli macie jakieś pytania do tej prezentacji, czy do poruszanych zagadnień, coś Was nurtuje, będzie moment, w którym wspólnie ćwiczymy te narzędzia, o których mówię, ale jeśli macie w trakcie jakieś pytania, to proszę śmiało zadawajcie je na czacie. Daria, która jest z nami z Centrum Edukacji Obywatelskiej, będzie te pytania zbierać. W trakcie będzie się starała też, jeśli będą dotyczyć problemów technicznych, to też będzie starała odpowiadać. Ja też tam będę zerknąć, jeśli moje skupienie na to pozwoli. Jeśli macie jakiś problem techniczny, to takie pytanie możecie, poprzedzić hashtagiem tech. To będzie dla Darii na pewno znak, że to jest pytanie techniczne. Okay? To teraz chwila jeszcze, żebyście powiedzieli coś o sobie na czacie, skąd jesteście, z jakiego miasta, z jakiej szkoły. W prawym dolnym rogu macie czat. Okej, widzę tutaj Zielona Góra, Dobrzany. Warszawa, Wrocław, no, czyli mamy tak naprawdę całą Polskę, posłuchajcie, można tak to powiedzieć. To śmiało przedstawiajcie się w czacie. Krótko też o tym, co nas czeka, bo widzicie, to jest właśnie ta wykrzeczona prezentacja, ale ten plan prezentacji na te nasze półtorej godziny. Po tym naszym krótkim zapoznaniu chwilę powiem w ogóle z lotu ptaka, dlaczego my w Polsce powinniśmy przyglądać się kandydatom i jak ten system jest zbudowany, że nie sami rządzimy, tylko rządzimy krajem jako suweren przez naszych przedstawicieli. Trochę potem wspólnie chciałbym się z Wami zastanowić, jakby ten świat, gdybyśmy nie mieli żadnych narzędzi kontroli, gdybyśmy wybierali polityków tylko raz na 4 lata i zostawiali ich w spokoju, chociaż często tak to funkcjonuje. A potem przejdziemy wspólnie przez kolejne narzędzia, które pomogą nam dowiedzieć się czegoś więcej o kandydatach, zarówno od tej oficjalnej strony, tak jak dane z Państwowej Komisji Wyborczej, ale też przez różne internetowe narzędzia, które są tworzone przez polskie organizacje pozarządowe. Przez polskie, przez warszawskie również organizacje pozarządowe, między innymi przez portal Mam Prawo Wiedzieć, przez Latarnik Wyborczy, przez Demagog. Spróbujemy zerknąć, jak kandydaci też się prezentują na oficjalnych kanałach, w social mediach i to nie jest już tylko Facebook. Jeszcze pewnie 3-4 lata temu byśmy się ograniczyli do Facebooka, ale teraz tak jak my, kandydaci doskonale wiedzą, że nie tylko Facebook jest w grze, ale są również na Instagramie, na TikToku, więc spróbujemy też zerknąć do tego. Chwilę Wam też chcę powiedzieć o informacji publicznej, o takim narzędziu prawnym kontroli obywatelskiej nie tylko kandydatów, a później na żywo wspólnie spróbujemy skontrolować tego kandydata. Wybierzemy go wspólnie w ankiecie, a później podpowiem Wam, jak to można zrobić. Zaproponuję taki wspólny plik, gdzie chciałbym, żebyśmy popracowali razem nad kontrolą i nad próbą znalezienia odpowiedzi na konkretny obszar. Potem będzie chwila też na zadawanie pytań, ok? Czy macie jakieś pytanie do planu? Czy jest ok? Czy wymaga jakiejś zmiany z Waszej strony? Super. Staram się mówić nie za szybko, chociaż wiem, że mam z tym problem. Dobra.
To teraz jeszcze chwilę, żebyśmy się poznali. Posłuchajcie, teraz zobaczycie, mam to jest takie do Was pytanie o nastrój, o to, z czym tutaj przyszliście na to szkolenie. I zrobimy to za pomocą takiej interaktywnej tablicy. Okay. Zobaczcie, widzicie pierwszy rysunek, czyli uśmiech. Z jednej strony mamy taki uśmiech, a z drugiej nie chcę nazwać tego smutkiem, ale jakieś takie może znudzenie. Sami ustalcie, nie chcę, żeby to był smutek, ale teraz mam do Was prośbę, odblokowuję Wam tablicę, możecie po tej... Zaraz próbuję to zrobić. O już, chyba. Widzicie teraz? Możecie pisać już po tej tablicy? Czy jeszcze nie? Chyba teraz. To teraz widzę, że już możecie. Spróbujcie teraz najechać na tę tablicę i zaznaczyć jakimś uśmieszkiem, zaznaczyć, jakie są wasze uczucia tutaj na początku tego webinaru, z czym przychodzicie, gdzie po lewej stronie gdzieś znaczki, kropki po lewej stronie blisko tego uśmiechu. No to będzie, że jesteście tutaj o radości. Widzę, że Krystian maluje uśmiech, a jak czujecie, że jesteście gdzieś po tej stronie bardziej smutnej, zastanawiającej się, no to możecie zaznaczyć kropkę po prawej stronie. Ok, spróbujcie. Spróbujcie. Wszyscy mogą. Zaraz spróbujemy to jakoś rozwiązać. O nie, widzę, że nie wszyscy. Teraz próbujemy to zmienić. Poczekajcie chwilkę. Dario, pomożesz mi? Czy tutaj widzisz opcję, żeby próbuję nacisnąć? To takie. Widzę, że niektórym się udało. O, jakiś mamy błąd platformy. Ok, ale widzę, że niektórym się udało. Niektórzy zaznaczyli tutaj albo w połowie, albo po stronie uśmiechu. Mam nadzieję, że też nie zmieni waszych humorów, ale spróbujemy jeszcze udostępnić może drugą tablicę i może to, co... Czy teraz... No, ale widzę, że chyba to niestety jest jakiś... No niektórzy... Tylko niektórzy mogą zaznaczać. Więc ci, którzy mają opcję zaznaczania, to też możecie zaznaczyć tutaj na tej tablicy. To jest takie pytanie do Was, po co bardziej tu przyszliście? Z lewej strony macie tutaj jakiś rodzaj wiedzy, teorii, książki, z której wychodzi wiedza teoretyczna, a po prawej stronie macie no coś na poziomie zabawy, aktywności. Jakbyście też mogli pozaznaczać tutaj, po której stronie, która strona jest Wam bliższa. Ok, Natalia zaznaczyła. Możecie też napisać na czacie, jeśli ktoś nie może zaznaczyć długopisem, tak jak Bartek na przykład, to możecie też tutaj napisać na czacie, czy tą książką, czy tu bardziej po stronie aktywności, zabawy. Widzę tutaj środek odpowiedź, prawo, ok. Z różnymi tutaj motywacjami, celami przychodzimy, ale to dobrze, spróbuję i na jedno i na drugie odpowiedzieć. Będzie trochę zabawy i będzie trochę wiedzy. Ok. Dobra. Wracamy do tej prezentacji. Dzięki Wam za ten skrót. I teraz tym tytułem wprowadzenia, też tego wiedzowego wprowadzenia, artykuł z Konstytucji Rzeczpospolitej, czyli posłowie są przedstawicielami narodu, nie wiążą ich instrukcje wyborców. I pewnie już może gdzieś na lekcjach WOS-u słyszeliście ten artykuł. Niesie on ze sobą dwa ładunki. Jeden taki pozytywny ładunek związany z tym, że ten wybór posłów czy innych też przedstawicieli
bo akurat tutaj dodałem artykuł związany z posłami, ale podobnie jest z prezydentem Rzeczpospolitej, którego też wybieramy w powszechnych wyborach, które już w Polsce niedługo, że wybieramy jakiś rodzaj przedstawicieli narodu. No ale kim jest ten naród? Kogo oni reprezentują? W innych artykułach Konstytucji mówimy, że tym suwerenem narodu jest lud, są ludzie, którzy mieszkają w Polsce, obywatele i obywatelki. I to jest ten pozytywny ładunek tego artykułu, ale jest też drugi, z którym żyjemy już od wielu, wielu lat w Polsce i który też wiąże się z wieloma problemami, czyli to nie wiążą ich instrukcje wyborcze. Co to nam mówi? Mówi to nam, że przedstawicieli, których wybieramy, że nie mamy wiążących narzędzi do tego, żeby skłonić ich do jakiejś decyzji. Jest to tak zwany mandat wolny. Posłowie, senatorowie, prezydent są wybierani w wyborach powszechnych, dostają jakąś legitymację władzy, ale w trakcie sprawowania tej władzy nie mają żadnych obowiązków kontaktowania się ze swoimi wyborcami, zbierania opinii o tym, w jaki sposób mają podejmować konkretne narzędzia. Czyli tak naprawdę ten czas weryfikacji, ten moment, w którym my możemy mieć wpływ na to, jakie wybory będą podejmowane w kolejnych latach po wyborach, naprawdę tylko ta elekcja, czyli ten moment, w którym oddajemy kartę wyborczą. To mówi Konstytucja, ale oczywiście w innych miejscach Konstytucji i ustaw, które obowiązują w Polsce, wiemy, że tak nie jest do końca. Tak? Często w takich opracowaniach naukowych, no tutaj ukróciło się nam źródło, ale często w opracowaniach naukowych przeciwstawia się dwa terminy, czyli demokracja przedstawicielska, o której powiedziałem, a demokracja bezpośrednia. Czyli że to są dwa modele, które się według niektórych wykluczają, że nie da się zrobić demokracji przedstawicielskiej, czyli wybieramy raz na ileś lat, w naszym przypadku raz na 4 czy raz na 5 lat swoich przedstawicieli, posłów, senatorów, prezydenta. Nie da się połączyć z tym, że konstruujemy ustrój tak, żeby mieć na co dzień wpływ na polityków, mieć na co dzień wpływ na to, jakie decyzje są podejmowane w Sejmie, w Senacie, jakie inicjatywy są wysuwane przez prezydenta. No ale jeśli spojrzymy na polski ustrój, nie do końca jest tak, ponieważ my w trakcie kadencji posłów i senatorów, czy w trakcie kadencji prezydenta mamy jakieś narzędzia, które są elementami tak zwanej demokracji bezpośredniej. Często za demokrację bezpośrednią uważa się Szwajcarię, w której są konkretne narzędzia konstytucyjne mówiące na przykład o referendach lokalnych, które są wiążące dla przedstawicieli, które są organizowane okresowo. To jest taki topowy przykład demokracji bezpośredniej, w której wybory nie następują tylko raz na 4 czy na 5 lat, ale w trakcie są też jakieś wytrychy rzeczywistości, które umożliwiają realny wpływ na decyzje. Ale teraz zastanówmy się w Polsce i mam też do Was pytanie, możecie skorzystać z czatu. Czy Wy znacie w polskim systemie jakieś elementy demokracji bezpośredniej oprócz wyborów? Spróbujcie się zastanowić, czy są jakieś elementy demokracji bezpośredniej, nie referendów, inicjatywa. Super. No właśnie, jest list otwarty, referendum. No właśnie, okazuje się, że polski system jest tak naprawdę hybrydą, to znaczy jesteśmy typową demokracją przedstawicielską. Posłowie i senatorowie mają mandat wolny. Nie możemy ich w jakikolwiek sposób zmusić do tego, żeby zdecydowali tak, jak chcemy. Możemy to tylko zrobić na etapie kampanii wyborczej, wybierając odpowiedniego dla nas kandydata i kandydatkę. Ale okazuje się, że w Konstytucji i w ustawach, które zostały podjęte na podstawie tej Konstytucji, jest kilka tych wytycznych związanych z demokracją bezpośrednią. I na przykład referendum. Na przykład inicjatywa obywatelska są takimi narzędziami. Super, bardzo fajnie Lidia, Elżbieta, Maja, Lara, bardzo fajnie, czy to napisaliście i napisałyście. To są narzędzia zupełnie konkretne. One są oczywiście, i tutaj możemy rozpocząć też dyskusję, ale one by
to długotrwała, to są narzędzia trudne. To znaczy, naprawdę rzadko się zdarza, że inicjatywa obywatelska przechodzi przez wszystkie sita legislacyjne. Okazuje się, że zazwyczaj ona gdzieś upada przy pierwszym czytaniu, czy upada w zamrażarce marszałka. Jest duży problem z realnym prowadzeniem tych narzędzi demokracji bezpośredniej. Ale mamy oczywiście takie uprawnienia, które są o wiele bardziej miękkie. Tutaj Marta napisała o liście otwartym. Ja to trochę rozumiem, że jako forma petycji, tak, że mamy konkretne uprawnienia kontrolne. Na przykład możemy napisać petycję, możemy napisać wniosek, możemy napisać skargę, możemy kontrolować finanse partii politycznych, ponieważ istnieje jawność finansów politycznych, więc mamy konkretne narzędzia bardziej miękkie, które powodują, że możemy rozmiękczać tym demokrację przedstawicielską, że możemy zwiększać swój realny wpływ codziennie na swoich kandydatów. I to jest też cecha zdrowego systemu. To znaczy spróbujcie sobie wyobrazić rzeczywistość, w którym nie ma tych wytrychów, w których nie mamy żadnej możliwości po wyborach wpływania na decyzje polityczne. Tak? Mimo że obecnie nie mamy realnych uprawnień, tak? Nie ma lokalnych, okresowych referendów, nie muszą się słuchać naszej opinii, nie muszą jej ankietować i sprawdzać, ponieważ mają mandat wolny, ale gdyby w ogóle tych wytrychów nie było, spróbujcie sobie wyobrazić, jakby wyglądała rzeczywistość, jakie to jest ogromne niebezpieczeństwo dla demokracji, dla państwa, w którym wyborcy dokonują tego aktu wyborczego naprawdę, a później przestają zupełnie interesować się. Nie istnieją niezależne media, nie ma żadnych narzędzi kontroli obywatelskiej, w których nie ma żadnego wpływu, żadnej choćby miękkiej presji na polityków. Ja tu wypisałem kilka elementów tej antyutopii, tak to można nazwać, tak, że z jednej strony przez to świat się szybko zmienia, Polska się szybko zmienia. I to my często jako obywatele te zmiany zauważamy i wpływamy na polityków, tak? Choćby zmiany klimatu. Tak? To często ze strony samych obywateli, głównie młodych ludzi. Mówię tutaj o młodzieżowych strajkach klimatycznych, o całym ruchu klimatycznym, który się w Polsce rozkręca, że to my zauważamy te zmiany, te dynamiczne zmiany w świecie i próbujemy wpływać na polityków. Piszemy do nich maile, petycje, organizujemy protesty. To jest też taka sytuacja, w której nie mamy wpływu na polityków, to też jest doskonała sytuacja dla rozwoju korupcji, dla rozwoju nepotyzmu, czyli obsadzania państwowych stanowisk swoimi znajomymi, rodziną. I to jest w końcu też takie oderwanie prawdziwego życia. Tak? Politycy, którzy tworzą politykę lub polityki, nie słuchając obywateli, zajmują się tylko własnymi problemami, nie sprawdzają, co się dzieje w państwie. Więc to jest taka przyszłość, no można powiedzieć, antyutopijna. Nie chcielibyśmy, znaczy ja nie chciałbym żyć w takim świecie. Jak myślicie, jak by jeszcze wyglądał świat, jak by wyglądała rzeczywistość, gdybyśmy nie mieli żadnego wpływu na polityków? Możecie też napisać to na czacie. Państwo w chaosie. Dyktatura. No właśnie i też dziękuję Lidio, że napisałaś o tej dyktaturze autorytaryzmie. To znaczy, że zauważamy też właśnie w państwach, które są zdefiniowane jako dyktatury, czy jako totalitaryzmu, czy autorytaryzmu, że właśnie to, co się szczególnie ucina w takich państwach, to jest właśnie brak kontroli obywatelskiej, to jest brak wolnych mediów, to jest brak możliwości wpływania w jakikolwiek sposób, tak? Czy w postaci petycji, bo są kary za zgłaszanie problemów i wątpliwości swoich, czy za pomocą protestów, że to jest właśnie jeden z pierwszych wyznaczników, stają się niedemokratyczne, jeśli ucina się te możliwości kontroli obywatelskiej. Więc w naszym interesie powinno być, mimo że to nie oznacza, że musimy z tych wszystkich narzędzi korzystać, ale w naszym interesie jako demokratycznych jednostek powinno być to, żeby zabiegać, żeby takie kolejne narzędzia się pojawiały. I takimi kolejnymi narzędziami są na przykład inicjatywy
uchwałodawcze na poziomie gmin, tak? Wcześniej wspomniałyście o tym, o tych inicjatywach obywatelskich na poziomie Sejmu i Senatu, ale dosyć niedawno pojawiły się też postulaty i wiele miast wprowadziło te narzędzia, że na poziomie swoich miast, gmin, możecie też wspólnie z mieszkańcami w mniejszej liczbie podpisów, zazwyczaj 100, 200, 300 podpisać i wnieść też projekt uchwały do swojej Rady Miasta, tak? Pojawiały się i upowszechniły się budżety obywatelskie, tak? Pojawiły się oficjalna ustawa o petycjach, że kolejne narzędzia takiej kontroli obywatelskiej się pojawiają i w naszym interesie jest, żeby zabiegać o ich rozwój, żeby były coraz bardziej powszechne, zrozumiałe dla obywateli, nie trwarowane wieloma zasadami, żeby były po prostu dostępne, bo to jest dla nas jedno z podstawowych narzędzi zachowania demokracji. Okej. Okay. Dzięki za wasze wszystkie odpowiedzi. To jest z tego poziomu wstępu, czyli trochę przechodząc do konkretów. Powiedziałem o tym, jak wygląda u nas demokracja, że to jest pewien demokracji przedstawicielskiej z demokracją bezpośrednią, ale oczywiście z przeważającymi cechami demokracji przedstawicielskiej. Powiedzieliśmy sobie o tej antyutopii. Teraz spróbujmy się zastanowić na konkretnych przypadkach. Mamy przed sobą, jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy, ale mamy przed sobą wybory prezydenckie, czyli bardzo w naszym państwie, w którym wszyscy obywatele i obywatelki będą się zastanawiać, na kogo oddać głos w wyborach prezydenckich i kogo wybrać na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. I teraz, jakie mamy narzędzia do tego, żeby sprawdzać te osoby? Bo na pewno widzieliście ich twarze, widzieliście ich w telewizji, może czasem ktoś wam wyskoczył w internecie, może widzieliście ich gdzieś z baneru, z plakatu, no chociaż wiemy, że to była, że teraz jesteśmy też w szczególnej sytuacji, w której taka normalna kampania ona z powodu pandemii, tak? Moglibyśmy sobie wyobrażać, że te wybory były rok temu, no to w tym czasie byłyby spotkania w miastach, wielkie wiece polityczne, byłoby o wiele więcej reklam w przestrzeni miasta, happeningów, spotkań politycznych. Teraz oczywiście tego nie ma ze względu na epidemię. Miejmy nadzieję, że ta pandemia, czego sobie i wam życzę, szybko będziemy mogli powrócić do normalnej kampanii wyborczej. No bo kampania wyborcza jest też elementem, w którym my możemy kontrolować polityków, kontrolować kandydatów. To wtedy politycy wypowiadają swoje obietnice, mówią o sobie, media kontrolują ich i to jest wtedy naturalny moment, naturalny etap kontroli obywatelskiej. Ale mimo, że żyjemy w ciekawych czasach i gdzieś zostało nam, to już teraz mamy konkretne narzędzie do tego, żeby tych ludzi sprawdzić. I do tego was będę zachęcał. Pierwsze takie narzędzie, no to jest rzecz oczywista, czyli dane zgłoszone do Państwowej Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza rejestruje kandydatów zgłoszonych w wyborach prezydenckich. Więc to jest pierwsza taka bramka, w której podstawowe informacje o kandydatach są nam podawane. Tutaj pokazałem wam teraz na prezentacji print screen z pierwszej strony wykazu zgłoszonych kandydatów, które opublikowała Państwowa Komisja Wyborcza. To jest pierwsza dawka informacji, w których możemy się dowiedzieć o kandydatach. Co możemy się z konkretnie tego wykazu dowiedzieć? No przede wszystkim możemy poznać, jacy kandydaci mają drugie imię, co jest nas bardzo ciekawą informacją, bo często to drugie imię nie jest publikowane gdzieś na plakatach, w ulotkach, w materiałach promocyjnych. To, co jest jeszcze ważne, no to mamy nazwę pełnego komitetu wyborczego i często tutaj mamy na jakimś poziomie zdziwienie. Ponieważ często kandydaci funkcjonują w obrocie politycznym, czyli kojarzymy ich z konkretnymi partiami. A tu trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o wybory na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, to nie partie polityczne oficjalnie zgłaszają do PKW swoich kandydatów, ale komitety wyborcze, które często mają nazwy związane, no takie bardziej obywatelskie, które są związane z osobą kandydata na prezydenta. I tutaj w tej drugiej kolumnie też to możemy wyczytać. Kolejna informacja, może trochę bardziej formalna, ale to, kto jest pełnomocnikiem wyboru danego kandydata, czyli kto odpowiada od strony formalnej za rozliczenie
kampanii wyborczej danego kandydata. I tu też możemy od razu skojarzyć na poziomie tej informacji, wygooglać konkretnie te osoby, kim one są, tak jak na przykład w przypadku kandydata numer 4 Roberta Biedronia jest Marcelina Zawisza, która jest polityczką partii Razem, wydaje. Więc to jest jakaś też ważna informacja. Mamy też oczywiście oficjalną siedzibę komitetu, więc jeśli chcemy wysyłać oficjalne zapytania, skargi, to jest adres, w której w pierwszej kolejności możemy wysłać zapytanie do danego komitetu wyborczego. To jest pierwsza dawka informacji, która nam jest dostarczana przez Państwową Komisję Wyborczą. Ale chcę, żebyście też zerknęli. Jeszcze tych danych i takich obwieszczeń nie mamy podanych na poziomie wyborów prezydenckich, ale tutaj znalazłem Wam kilka print screenów z obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej z poprzednich lat, z poprzednich wyborów. No i tutaj widzimy, to są wybory samorządowe 18 i tutaj mamy konkretną, kolejną dawkę informacji. To znaczy, jeśli ktoś z Was uczestniczył już w wyborach albo byliście z rodzicami w lokalu wyborczym, to takie wielkie płachty materiału wiszą przed lokalami, na płotach, przed drzwiami i to jest jakaś kolejna dawka, którą możecie wyczytać o kandydatach. Tu w tym przypadku to, co możecie wyczytać, no to możecie sprawdzić, z jakiego komitetu wyborczego startuje, to jest skrót KWW, to jest Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Żukowo. I potem możecie wyczytać dwie informacje, których wcześniej w tym wykazie, który Wam pokazywałem z aktualnych wyborów prezydenckich nie ma. Czyli możecie wyczytać wiek kandydata i możecie sprawdzić, gdzie mieszka, gdzie tutaj wskazał w formularzu, że jest jego miejsce zamieszkania. To są kolejne informacje, które nam mówią, czy głosujemy na osobę młodą, czy głosujemy na osobę bardziej dojrzałą. Kolejny dawkę informacji chcę Wam pokazać z innego jeszcze rodzaju obwieszczenia, z obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z wyborów do Parlamentu Europejskiego sprzed roku. I tutaj jak zerknijcie, czy ten skan jest dobrze widoczny? Okej, dzięki. Jak zerknijcie tutaj, to znowu wyczytujemy tu oczywiście z którego komitetu wyborczego startuje dany kandydat, ale widzimy coś zupełnie nowego, dwie nowe informacje. Pierwsza to deklarowany zawód, a drugi to jakim jest członkiem partii, członkiem jakiej partii jest, tak? No i to jest pierwsze, no ja znam masę osób, które na przykład ich zasadą jest, że nie głosują na osoby, które są w partii, albo wręcz odwrotnie, że głosują na osoby, które szczególnie są zarejestrowane w jakiejś konkretnej partii. Już na poziomie wejścia do lokalu wyborczego, czy obwieszczeń, które są publikowane z wyprzedzeniem na stronie Okręgowych Komisji Wyborczej i Państwowej Komisji Wyborczej, możemy sprawdzić, czy na pewno dana osoba należy do partii, czy nie należy do partii. Tak? Często jest też tak, że dane partie polityczne, które zakładają komitety wyborcze, angażują na swoje listy osoby, które nie są w ogóle związane z daną partią. I wtedy zazwyczaj jest tam adnotacja, że dana osoba nie należy do partii politycznej. No i teraz jeszcze chcę Was zapytać o tym, jak myślicie, tutaj widzimy sobie te zawody, tak? Ktoś jest przedsiębiorczynią, ktoś jest przedsiębiorcą, ktoś jest menadżerką, ktoś jest finansistką, lekarzem, kosmetyczką, prawnikiem, masa zawodów. I tu jest naprawdę tyle różnych sposobów, tyle różnych rzeczy można wyczytać, nieraz nazw zawodów, których albo nie ma, albo się nie zna. I teraz jak myślicie, w jaki sposób Państwowa Komisja Wyborcza czy Okręgowa Komisja Wyborcza weryfikuje te zawody. Czyli kandydaci chwalą się zawodami swoimi, ktoś jest przedsiębiorcą. Jak myślicie, jak PKW weryfikuje takie rzeczy? Czy macie jakieś pomysły? Możecie zapisać na czacie. Okej, mamy jakiś pomysł do pracodawcy. Czy jeszcze ktoś ma jakiś pomysł? Na podstawie dyplomów. Pomysłu brak. Okej. To słuchajcie, to teraz taki śmieszny fakt, że zazwyczaj tych danych się nie weryfikuje.
To znaczy dane, które pochodzą na oficjalnym obwieszczeniu, pochodzą z formularzy informacyjnych, które dołączają sami kandydaci i kandydatki. Twoje podstawowe informacje, data urodzenia, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej, takie zupełnie podstawowe PESEL i załącza się deklarowany zawód. I tam można wpisać wszystko. I jak widzimy, ludzie wpisują różne rzeczy. Więc pierwsza rzecz, bo ludzie tam wpisują student, bezrobotny, prawnik, nie ma żadnej struktury podawania tam zawodu. Więc to jest pierwsza rzecz i naprawdę możecie mi wierzyć, mimo że pewnie wy jesteście osobami, które głosują świadomie, zapoznają się wcześniej z kandydatami albo będziecie tak robić, ale naprawdę wiele wyborców decyduje o tym, na kogo zagłosują dopiero przed lokalem wyborczym. No właśnie, czasami się pojawia zawód polityk, parlamentarzysta. To nie jest zawód, tak? Polityk to nie jest żaden zawód w klasyfikacji zawodów oficjalnych. I często masa ludzi decyduje o tym, na kogo zagłosować właśnie przed tym obwieszczeniem. Czyli patrzy sobie na tą kartę, okej, no ten człowiek jest prawnikiem, ten człowiek, ta kobieta jest lekarką. I na podstawie deklarowanych zawodów, które nie są w żaden sposób weryfikowane, często podejmują decyzję o swoim wyborze. Więc to jest też pierwsza rzecz, którą warto zweryfikować, sprawdzić jeszcze przed pójściem do lokalu wyborczego. Chcę wam teraz też pokazać inną dawkę wiedzy, którą dostarczają nam strony Państwowej Komisji Wyborczej. Chyba już teraz widzicie mój ekran. To jest strona portal informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej. Tu akurat wam włączyłem stronę sejmsenat2019.pkw.gov.pl. Za każdym razem, kiedy wybory się odbywają, Państwowa Komisja Wyborcza ma serwis informacyjny, w którym uzupełnia też na bieżąco wyniki wyborów. I to jest jest tutaj z jednej strony baza wiedzy o kandydatach, czyli możecie wybrać konkretnie terytorialnie po swoich okręgach, kto był kandydatem w konkretnym okręgu. Widzimy, tu mamy na przykład Butner Margaretę i tutaj są też te podstawowe informacje, które widzieliśmy w obwieszczeniach papierowych, zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii. Jeśli ktoś współpracował ze służbami bezpieczeństwa, to znajduje się też tu odpowiednie oświadczenie lustracyjne, więc to jest ogromna dawka wiedzy i takie portale informacyjne znajdziecie na temat wszystkich wyborów, które się odbyły tutaj aktualnie, chyba są od 2000 roku, które się odbyły i były prowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą, więc to są wybory do Sejmu, Senatu, wybory prezydenckie, wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory samorządowe. To jest duża dawka wiedzy o kandydatach, ale też o konkretnych wynikach. Tutaj konkretne przeliczenia, procenty głosów podzielone na kandydatów, na okręgi, na miasta, na komitety wyborcze konkretnych partii, więc to jest ogromna dawka wiedzy, takiej analizy i zabawy i też przyjrzenia się, czy na przykład ktoś kandydował w poprzednich wyborach. Więc do tego was tutaj tam. Albo ja chyba wyłączyłem prezentację. Okej, więc to jest jakaś duża dawka wiedzy związana z oficjalnymi informacjami, które się pojawiają na portalach Państwowej Komisji Wyborczej. Chcę wam teraz też zaprezentować narzędzia, które nie są z tej perspektywy oficjalnymi narzędziami prowadzonymi przez jakiekolwiek instytucje czy organy władzy państwowej. Chcę wam pokazać narzędzia, które są przydatne przy kontroli kandydatów i przy zbieraniu wiedzy o kandydatach, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe. I tutaj mamy pierwsze takie narzędzie, czyli strona prawowiedzieć.pl, która jest stroną prowadzoną przez Stowarzyszenie Artykuł 61, która od wielu lat zbiera informacje o kandydatach do różnych wyborów, bo zarówno lokalnych, samorządowych, ale też do wyborów do Sejmu i Senatu, a teraz zbiera informacje o kandydatach do wyborów do prezydenckich. Tutaj widzicie na tym screenie
panią Małgorzatę Kidawę-Błońską, która jest oficjalnie jeszcze kandydatką w tych wyborach, ale wiemy z doniesień medialnych, że prawdopodobnie zrezygnuje z udziału w wyborach, a na jej miejsce kandydatem będzie pan Rafał Trzaskowski, ale to jakby jeszcze poruszamy się, tutaj chcę wam powiedzieć o faktach, a fakty są takie, że na ten moment Małgorzata Kidawa-Błońska chyba jeszcze nie złożyła oświadczenia o rezygnacji z kandydowania, złożyła liczbę podpisów i jest zarejestrowaną kandydatką, ale prawdopodobnie się to zmieni. I teraz co o portalu mam prawo wiedzieć.pl. Za chwilę też wam pokażę jego zawartość, przejdziemy sobie przez to, co on proponuje, ale w skrócie jest on ogromną bazą wiedzy prowadzoną przez niezależną organizację pozarządową, która zbiera na przykład informacje o tym, jakie wypowiadają politycy, czyli zbiera doniesienia z lokalnych mediów, ale też ogólnopolskich, o tym, jakie posłowie, posłanki czy kandydaci rzeczy obiecują w kampanii. I oczywiście nie zajmuje się później weryfikacją tego, ale zbiera taką ogromną bazę wiedzy, żebyście wy jako obywatele, obywatelki, kiedy będziecie na przykład następnym razem decydować o głosie lub braku głosu, sprawdzić, czy dane obietnice zostały wcielone w życie. Więc portal mamprawowiedzieć.pl, Dariu, jakbyś mogła zalinkować gdzieś na czacie, to będę wdzięczny, jest takim repozytorium, bazą wiedzy. Oprócz obietnic wyborczych, ten portal zbiera też podstawowe informacje o danych posłach. Mam prawo wiedzieć, wysyła do wszystkich kandydatów we wszystkich wyborach takie rozbudowane kwestionariusze poglądów, które zbierają wszystkie aktualne sprawy dla Polski, tak? Czy to związane z edukacją, czy związane z polityką senioralną, czy związane z obronnością, naprawdę dużo różnych tematów. I to, co robią ludzie w Stowarzyszeniu Jeden, mam prawo wiedzieć, dzwonią do tych kandydatów i przypominają im, żeby wypełnili ten pokaźny kwestionariusz, żeby mogli opublikować go na stronie. Jak myślicie, po co oni publikują poglądy polityczne kandydatów? Po co tyle zachodu o to, żeby zachęcać, zapraszać polityków do tego, żeby wypełnili bardzo obszerną ankietę o ich poglądach? A tam, żeby ludzie wiedzieli, na kogo głosować, dla ułatwienia zapoznania kandydata zagłosującego, super. No właśnie, no bo tak jak powiedziałem na początku, i to się też tyczy wyborów na prezydenta, ale w trochę mniejszej skali, bo jednak przy wyborach prezydenckich mamy do czynienia z jednostkami, z konkretnymi osobami, którzy zazwyczaj chwalą się swoimi poglądami politycznymi. Zazwyczaj mówią głośno o tym, jaki jest ich program polityczny. Ale w sytuacjach, w których mamy rozbudowane listy wyborcze w wyborach rządowych, czy w wyborach do Sejmu i Senatu, gdzie naprawdę na listach poszczególnych komitetów czasem jest 10, czasem 20 osób, to naszym priorytetem jako wyborcy powinno być to, żeby z ich poglądami. Często jest taka opinia, że żeby głosować na jedynkę czy dwójkę na liście, czy na ostatnie miejsce. I też w tej sferze polityki jest taka opinia, że jedynka, dwójka i ostatnie miejsce to są tak zwane miejsca biorące, że na pewno się człowiek dostanie, jak jest na tej jedynce czy dwójce, bo wiele ludzi głosuje w ciemno na jedynkę i dwójkę. A oczywiście konkurs na bycie jedynką, dwójką na liście, to są zazwyczaj koneksje polityczne, to są zazwyczaj wewnętrzne układy, to jest zazwyczaj hierarchia wieku, hierarchia doświadczenia w danym zawodzie, różne hierarchie. I my jako obywatele, obywatelki naprawdę mamy trudne zadanie, żeby poznać realne poglądy naszych kandydatów, na przykład z miejsca numer 7, 12, czyli osoby, które potencjalnie mogą być bardzo podobne do nas, które mają podobne poglądy do naszych, tylko których zupełnie nie znamy, bo nie są eksponowane na plakatach, nie są eksponowane w mediach. I takie narzędzia jak mamprawowiedzieć.pl zbiera te poglądy polityczne. To jest szansa dla samych kandydatów, żeby pokazać, jakie ma się poglądy. Jak myślicie, czy politycy chętnie wypełniają kwestionariusze mamprawowiedzieć.pl? Stanisław pisze, że tak. Stanisław, jesteś optymistą. Niestety nie.
To jest też duży problem w funkcjonowaniu tego portalu, że dużo po prostu kandydatów nie chce dzielić się poglądami, że wolą wygrać wybory właśnie ilością plakatów, ulotek, a nie tym, że mają jasne, jawne poglądy. Michał pisze, że nie, bo kto by się chciał chwalić swoją prywatnością. Masz trochę racji w tym, tylko że tu też chodzi, bo ten kwestionariusz nie dotyczy spraw prywatnych, tylko dotyczy spraw publicznych, którymi w przyszłości chcemy się zajmować jako politycy. Więc tu nie chodzi o to, jakie lubimy danie, albo jaki lubimy kolor, albo przy jakiej piosence się wzruszamy, tylko tu chodzi o poglądy pokroju, jak emerytalne uważamy za wskazane, albo ile powinni zarabiać nauczyciele, nauczycielki, albo czego powinniśmy się uczyć na lekcjach języka polskiego. Więc to o tyle nie są sprawy prywatne, tylko sprawy, które dotyczą nas bezpośrednio. Więc to jest portal mamprawowiedzieć.pl. On też proponuje w kilku miastach, tutaj widzicie, Kaliszu, Koninie, Lubartowie, Lublinie, Niepołomicach i Słupsku, lokalne portale, które prześwietlają też kandydatów na radnych i w ogóle radnych. Więc jeśli jesteście z którejś z tych miejscowości, to zapraszamy Was też na te portale lokalne, tam możecie zobaczyć takich polityków nie z TVN-u i TVP, tylko ze swoich mediów. Więc to jest to ważne narzędzie. Później jeszcze będę Was w takim ćwiczeniu zachęcał, żeby wejść pod ten link mamprawowiedzieć.pl i chwilę posprawdzać. Tam możecie aktualnie już teraz sprawdzić poglądy polityczne, biografie, informacje z życia o wszystkich kandydatach na wyborach prezydenckich, czyli w tych wyborach, które nam się teraz sprawdzić, gdzie się urodzili, jakie mają wykształcenie, jakie mają poglądy polityczne i co najważniejsze, tam jak na górze klikniecie, tutaj zróbcie sobie quiz, zrób quiz, to będziecie mogli wypełnić ten sam formularz, który wypełniali kandydaci i porównać swoje poglądy, konkretne tematy, nieraz trudne, tak? Nie musicie też wypełniać wszystkiego, bo mnie niektóre rzeczy, mnie, nie wiem, takie rzeczy jak obronność na przykład interesują mniej niż, nie wiem, polityka senioralna czy polityka edukacyjna, więc możecie wypełnić te odpowiedzi, które są dla Was ważne i porównać je z poglądami kandydatów i zobaczyć, do którego Wam najbliżej, tak? To jakaś też może Wam ułatwić w decyzji. Dobra, tyle o Mam Prawo Wiedzieć. Teraz chcę Wam pokazać też narzędzie, które stworzyła Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, które jest znanym, myślę, już w Polsce narzędziem, czyli Latarnik Wyborczy, który możecie sprawdzić na stronie latarnikwyborczy.pl. To jest test, który działa na dosyć, znaczy na podobnej zasadzie jak quiz Mam Prawo Wiedzieć. To znaczy nie jest to narzędzie, w którym możecie tak sobie od razu sprawdzić poglądy kandydatów. Nie, to narzędzie wymaga od Was, żebyście najpierw pochwalili się swoimi kandydatami, znaczy swoimi poglądami. Oczywiście w pełni prywatnej sprawy nikt tego nie zapisuje, ale to narzędzie polega na tym, jak wejdziecie w ten link, że możecie wypełnić krótki też Wam pokażę może to, krótki test. Okej, chwila, zaraz Wam pokażę. Okej, to było Mam Prawo Wiedzieć. Teraz tak, jesteśmy na stronie Latarnik Wyborczy i to jest narzędzie, które umożliwia Wam wypełnienie krótkiego testu na tematy związane z nowymi. Na przykład w przypadkach podobnych do epidemii koronawirusa należy wprowadzić stan nadzwyczajny. Ja teraz wypełnię ten test losowo, żebyście zobaczyli, jakie są pytania. Tu na przykład o służbę zdrowia pytanie, tu na przykład o opiekę socjalną osób, które straciły pracę, o matury i egzaminy ósmoklasisty w epidemii. Ja wypełnię teraz te 28 pytań w sposób losowy, czyli uzupełniam na każde pytanie odpowiadam zupełnie sowo, żeby Wam pokazać, jaki jest efekt takiego testu. Bo nie jest to test, w którym Wy dostaniecie później jakąś ocenę. Nie musicie też oczywiście zgadzać się i mieć zdanie na tych tematów. Dlatego jest też w każdym pytaniu jest ta odpowiedź, nie mam zdania. W
wypełniacie 28 pytań, test, ustosunkowujecie się do tych test i na samym końcu, zupełnie losowo zaznaczałem, pokazują wam się takie sparowanie wyników z kandydatami. Coś tutaj się powinno, o jest, teraz się powinno wyświetlić. I na samym końcu pokazuje wam się takie zestawienie wszystkich kandydatów, których komitety uzupełniły ten sam test. Tutaj widzimy, że akurat komitet Pawła Tanajno i komitet prezydenta Andrzeja Dudy nie wypełnił tego testu, no ich błąd, ale możecie zobaczyć innych kandydatów, którzy odpowiedzieli, mam nadzieję, w zgodzie z własnym sumieniem na te same pytania, same tezy. I dzięki temu możecie sprawdzić, jak bardzo jesteście podobni do ich poglądów. Wypełniłem to zupełnie losowo, więc proszę nie zwracajcie na to uwagę. Oczywiście później możecie też kliknąć, zobacz odpowiedzi komitetów i przeanalizować każde z tych pytań. Widzicie, macie pierwsze pytanie. W przypadku podobnych do epidemii koronawirusa należy wprowadzać stan na... Wszystkie komitety, które wypełniły ten test, zgadzają się z tą kwestią. Więc to jest takie narzędzie do porównywania, ale też dzięki temu do lepszej wiedzy o kandydatach i do lepszej ich kontroli. Dobra, zatrzymuję to udostępnienie. Okej. Tutaj Michał słusznie zauważa, że jest jeszcze kompas polityczny na MyPolitics. Oczywiście jest kilka też takich narzędzi, wiem, że kilka... portali prasowych w Polsce odpala takie narzędzia. No, ja ze swojej strony, bo też wiem, jak gruntownie i jak obiektywnie jest przygotowywany latarnik wyborczy, zachęcam was do tego, żeby zrobić na latarniku wyborczym, żeby zerknąć te pytania, porównać je, bo nieraz to prowadzi naprawdę do ciekawych rozważań. Ja sam mam ulubionych kandydatów, później sprawdzam, jak oni odpowiadali na pytania w latarniku i łapię się za głowę, więc wiecie, to jest też dobry moment na to, żeby poznać te poglądy. Kolejne narzędzie, o którym... którym chcę wam powiedzieć, jest też portal prowadzony przez organizację pozarządową. Jest to portal demagog.org.pl. Za chwilę też dostaniecie link do tego portalu. To jest portal, który jest tak zwanym portalem fact-checkingowym. Nie słyszeliście o tym pojęciu, to myślę, że niedługo słyszycie. To jest jedno z pojęć obok fake newsów, które często w tej idei kontroli społecznej się pojawia. Fact-checking, czyli sprawdzanie faktów, sprawdzanie wypowiedzi, dotyczy tego, jak prawdomówni są politycy, polityczki, których słyszymy w mediach. Czy to, co tezy, które wypowiadają w swoich oficjalnych materiałach, czy w wywiadach, są prawdziwe? Czy je weryfikują, czy nas kłamią, czy nas manipulują? Więc to jest takie narzędzie, które służy do tego, żeby po prostu sprawdzić, czy ich prawdomówność jest na takim poziomie, która nas satysfakcjonuje i to jest kolejna odmiana takiej kontroli obywatelskiej. Ja osobiście chcę głosować na osoby, które mówią prawdę, które dysponują rzetelną wiedzą i którą dzielą się ze swoimi wyborcami, wyborczyniami w sposób prawdziwy. Też pokażę wam to narzędzie, jak z niego można korzystać. Okej, mamy temat. Okej, czyli wchodzimy na stronę demagog.org.pl i to, co oczywiście możecie zerknąć na ich najnowsze analizy, ale potem poniżej, ale też w tej górnej belce wypowiedzi, znajdziecie wypowiedzi, których ich analitycy sprawdzili. Wejdziemy sobie tutaj o wypowiedzi. No i możemy tutaj sprawdzić, nie chcę też być... politycznie wybierać któryś konkretnie kandydatów, no to wybierzemy pana posła Michała Szczerbę, żeby nie wybierać konkretnego obecnego kandydata, kandydatki. I na czym polega boga? To znaczy wybierają ważną tezę, która przebijała z wywiadu, z jakiejś wypowiedzi, z materiału oficjalnego. W tym przypadku poseł Szczerba powiedział, 64% Polaków uważa, że polityka rządu nie stwarza szans na poprawę sytuacji gospodarczej. Zatwitował to.
I teraz wiele się osób może o różnych poglądach zastanawiać, no nie, no skąd on to wziął, tak? No przecież nie miał żadnych. Często też wypowiadając na szybko myśli, politycy skracają, często naprawdę jakby chcą manipulować informacją i demagog robi to, że bierze taką informację. I tutaj widzimy uzasadnienie. Wypowiedź posła Szczerby oceniamy jako prawdziwą, ponieważ w badaniach przeprowadzonych przez CBOS, czyli taką rządową jednostkę badawczą, statystyczną, na pytanie, czy polityka rządu może prowadzić do poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce, 64% ankietowanych udzieliło odpowiedzi przeczącej. Tak, więc tutaj oni tutaj oczywiście podają konkretne źródło, do tej sprawdzają, no sprawdzają konkretne informacje. Możemy sobie sprawdzić jeszcze jakiś rodzaj manipulacji. Może tą wypowiedź. Pani Mirosława Nykiel na posiedzeniu Sejmu powiedziała, kiedy rząd polski proponuje firmom, które zatrudniają mniej niż 9 pracowników, zwolnienia z ZUS, francuski zwalnia firmy z wszystkich danin i pokrywa koszty zatrudnienia. No i tutaj widzimy, że analitycy, analityczki demagogu stwierdzili, że jest to manipulacja. Dlaczego? Ponieważ okazuje się, jak się wgryźli w francuskie źródła, okazuje się, że rząd francuski wcale nie odroczył wszystkich opłat, tylko konkretne zapłatę podatków, składek, czynszów, rachunków za wodę. Ale jak widzicie, przepraszam, ja teraz dokonałem manipulacji jeszcze raz, odroczył płatność tych danin publicznych, tych składek, a nie je umorzył. Więc widzimy, że pani Mirosława Nykiel przeczytała jakąś informację, ale ją sobie skróciła, trochę dostosowała do tego, co chciała udowodnić. No i widzimy, że tutaj udowodnił jej manipulację. Więc to jest też portal, z którego zachęcam was do tego, żeby kontrolować w ten sposób. Dobra. Wracamy do tej prezentacji. Mamy jeszcze 30 minut. Kolejnym takim miejscem, w którym pojawiają się konkretne wypowiedzi kandydatów, no są oczywiście kanały społecznościowe. I tak jak na samym początku powiedziałem, jeszcze 2, 3, 4 lata temu to takim najpopularniejszym kanałem społecznościowym to była strona internetowa, na której były jakieś różne PDF-y, programy wyborcze. Później pojawiały się Facebooki, które nabierały takiego znaczenia, ponieważ dużo osób przychodziło na Facebooki. Oczywiście YouTube, na którym pojawiały się oficjalne filmy kandydatów, często też z poglądami czy z założeniami programowymi. No teraz tych narzędzi internetowych jest masa. Spróbujcie wymienić w czacie, jakie narzędzia social mediowe widzieli, znaczy na których narzędziach social media, kanałów społecznościowych widzieliście kandydatów politycznych. TikTok, Instagram. Okej, Instagram, Twitter, TikTok. No super ten TikTok. Ja widziałem na TikToku tylko prezydenta Dudę. Czy ktoś jeszcze jest? Oprócz prezydenta Dudy. No właśnie, tych narzędzi jest bardzo dużo. Tu wam pokazałem kilka print screenów, czyli Facebook Szymona Hołowni, który korzysta z tej opcji live'ów i robi tam chyba codziennie jakieś spotkania na żywo. Mamy Twittera, który jest takim narzędziem do szybkiej komunikacji, ale też do konkretnych zapowiedzi, tak? Zlikwidujemy to, wprowadzimy tamto. Twitter też często jest używany przez polityków do takiej formy komunikacji. Mamy Instagram, tak? W którym jest, teoretycznie powinien być takim portalem trochę bardziej o życiu prywatnym, ale jest wykorzystany skutecznie do polityki, do mówienia o swoich poglądach, o tym, gdzie się jest, gdzie się bywa i co chce się wprowadzić w Polsce. No i mamy TikTok, który ostatnio nabiera popularności. Nie wiem, czy tak, Hot 16 Challenge, YouTube, nie wiem, czy Snapchat jeszcze żyje. Ja już odszedłem, ja już wypadłem ze Snapchata, ale może jeszcze żyje ten Snapchat, którykolwiek polityk jest na Snapchacie, ale że tych narzędzi i że to są, też pamiętajcie o tym, że żeby zdobywać wiedzę o kandydatach, taką pełną wiedzę też, która mówi o tym, gdzie kandydat właśnie bywa, z kim się spotyka, jakie ma poglądy na takie najbardziej aktualne, najbardziej aktualne tematy. Kanały społecznościowe są bardzo dobrym narzędziem. Pamiętajcie też o weryfikacji, tak? Często i to już
też w polskiej polityce, ale główne pamiętam takie historie z amerykańskiej polityki, jak powstają konta podszywające się pod oficjalne konta polityków, tak? Na przykład Donald.Trump, tak? Który jest oficjalnym kanałem prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale które wysyła takie właśnie fake newsy, fałszywe informacje. Więc pamiętajcie też o sposobie weryfikacji, tak? Mamy na przykład, widzicie na profilu prezydenta Trzaskowskiego, Szymona Hołowni, ten znaczek weryfikacyjny, który mówi o tym, że portal. No jestem bardzo dobry, jak widzicie, w zaznaczaniu informacji na prezentacji. Portal uznał ten profil, zostały przesłane dokumenty weryfikacyjne, więc można wierzyć w to, co się tam publikuje, ale pamiętajcie też, że mimo tej weryfikacji często zdarzają się na przykład ataki na kandydatów. No ale absolutnie, jeśli chcecie być na bieżąco i śledzić swoich kandydatów, sprawdzać ich poglądy, to zaobserwujcie swoich kandydatów na kanałach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, na YouTubie. To są takie podstawowe, ale oczywiście ten TikTok też wzbudza coraz więcej emocji, energii kandydatów i wyborców. Dobrze. To teraz wam powiem jeszcze o ostatnim narzędziu, zanim przejdziemy do takiego do wspólnego ćwiczenia, czyli o informacji publicznej. Tutaj przesłałem wam print screen z portalu informacjapubliczna.pl. Za chwilę wam wkleję też link do tego. Czy ktoś z was słyszał o pojęciu informacji publicznej? Piszcie proszę na czacie. Okej. Ja wam wysyłam taki link, bo też ta informacja publiczna na rzadko się pojawia w przypadku kandydatów. Dostęp do informacji publicznej jest dla nas, dla obywateli, zagwarantowany w artykule 61 Konstytucji, który mówi o tym, że my jako obywatele mamy prawo wiedzieć, jak funkcjonuje państwo, jak są wydatkowane nasze publiczne pieniądze. Do tego jest wydana, uchwalona ustawa do informacji publicznej, która dokładnie reguluje ten tryb, ale w skrócie, żeby też nie wchodząc podczas tego krótkiego webinarium w szczegóły, w skrócie mówi to o tym, że my jako obywatele mamy prawo wysłać prostego maila albo prosty list do organów, instytucji, polityków, którzy zostali wybrani z pytaniem, co zrobili z tymi środkami, co zrobili z subwencją polityczną, czy wypracowali jakiś dokument, czyli mamy prawo wiedzieć, jakie konkretne rzeczy stworzyli za nasze publiczne pieniądze, czy jakie decyzje podjęli. I oczywiście tu jest ten haczyk, bo mówię o osobach, które pełnią już funkcje. Pełnią funkcje publiczne, zostały wybrane do jakichś gremiów, instytucje, czyli mówię o ministerstwach, o kancelarii prezydenta. Mówię też o posłach i senatorach, chociaż często sądy się z tym nie zgadzają, ale czyli dostęp do informacji publicznej jest narzędziem, które pozwala nam kontrolować te osoby, które korzystają ze środków publicznych. No bo teraz czy pan Szymon Hołownia korzysta z naszych środków publicznych na ten moment? Jak myślicie? No właśnie. Że on nie jest, znaczy on czy jeszcze inni kandydaci, którzy nie pełnią funkcji publicznych. Więc tutaj mówię o tym narzędziu jako o formie kontroli osób, które już pełnią jakieś funkcje, na przykład są obecnymi prezydentami, obecnymi posłami, obecnymi burmistrzami miast. Więc to są osoby, które korzystają z naszych środków publicznych. I teraz to, co jest ważne w informacji publicznej, że ten cały dostęp jest maksymalnie odformalizowany. To, co musimy wybrać, co musimy zrobić, żeby uzyskać taki dostęp do informacji publicznej, to tylko wysłać maila, w którym zawiera się wasza wyraźna prośba, o co prosicie, na przykład prosicie o wykaz wydatków danego posła albo wykaz wydatków burmistrza albo ile zarabia sekretariat prezydenta. Z konkretnym pytaniem i z konkretną informacją, jak chcecie uzyskać tę informację, czy mają wam ją wysłać
mailem, czy mają wam wysłać pocztą. Tylko te dwie informacje trzeba podać, bo słuchajcie, pod takim wnioskiem nawet nie trzeba się podpisywać. To jest też ważne z tej perspektywy, że on jest maksymalnie odformalizowany. Dobra, to tak w skrócie, ja też w tych materiałach, które dostaniecie, wyślę wam taki krótki przewodnik po informacji publicznej, bo oczywiście jest, dlatego mówię też o tym na samym końcu, jest to trochę bardziej skomplikowane i mniej intuicyjne niż wejście na Facebooka albo na Mam Prawo Wiedzieć, albo zrobienie latarnika wyborczego, ale pamiętajcie, że informacja publiczna jest naszym konstytucyjnym prawem, jest takim koronnym narzędziem. Jeśli jesteśmy przyparci do muru, nie wiemy na przykład, jak funkcjonuje, nie wiem, obecny prezydent Warszawy, albo jak funkcjonuje obecny poseł, który kandyduje, i chcemy sprawdzić jego wydatki, chcemy sprawdzić jakąś decyzję, to informacja publiczna w postaci prostego maila na oficjalny adres kontaktowy takiego kandydata, to jest narzędzie koronne, że tak określę. Wysłałem wam link do sieci obywatelskiej, chyba wysłałem, to tam możecie też kliknąć w ten link i jest taka prosta informacja o tym, jak taką informację publiczną uzyskać. Dobra, powiedzcie mi, czy na ten etap macie jakieś pytania do tych narzędzi, które wam na szybko przedstawiłem, przypominając, jakie narzędzia poznaliśmy, czyli oficjalne narzędzie, jakim jest wiedza zgromadzona na serwisach Państwowej Komisji Wyborczej w obwieszczeniach okręgowych komisji wyborczych. Portal mamprawowiedzieć.pl. Mamy latarnik wyborczy.pl i też, tak jak wspomnieliście, inne podobne narzędzia. Jeśli możecie je zalinkować dla swoich znajomych, to śmiało możecie to zrobić na czacie. Wspominaliście też o innych rodzajach latarników wyborczych, czy takich testach wiedzy o polityce, które porównują z innych kandydatów polityków, to śmiało możecie je opublikować na czacie, ale ja was zachęcam do latarnika wyborczego.pl. Poznaliśmy jeszcze demagog.org.pl, czyli to ten fact-checking, sprawdzanie konkretnych wypowiedzi. Mówiliśmy o kanałach społecznościowych, że warto je śledzić, sprawdzać, co na bieżąco mówią nasi kandydaci. Powiedzieliśmy krótko, ale chcę wam ją tylko zasygnalizować, kwestie informacji publicznej, prawa, konstytucyjnego prawa każdego obywatela do informacji publicznej. No teraz chcę wam zaproponować zabawę, chyba zabawę, jak to można nazwać, czyli kontrolę live. Możemy spróbować zrobić kontrolę live. 5 osób, bardzo dużo. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy. Za chwilę wam udostępnię ankietę, w której wybierzemy jedną osobę, którą skontrolujemy. Udostępnię wam też za chwilę, dzięki Wojciech za ten link, mypolitics.pl. Za chwilę wam udostępnię tę ankietę, wspólnie wybierzemy jednego kandydata, którego zbiorowo skontrolujemy. Pamiętajcie, że mówimy o tych, korzystamy z tych narzędzi, o których wam powiedziałem. Nie korzystamy z Wikipedii, nie korzystamy z jakichś niesprawdzonych źródeł, z wypowiedzi na forum, z hejtu w komentarzach na Facebooku. To nie są prawdziwe źródła informacji o kandydatach. Korzystamy z tych źródeł, które przed chwilą wylistowałem, też w tym pliku, który też za chwilę wam udostępnię, te narzędzia wylistowałem jeszcze raz. To teraz krótka ankieta, dobra? Zaraz spróbuję wam ją udostępnić. Okej, czy wy ją widzicie? Którego kandydata wspólnie skontrolujemy i możecie wybrać raz tylko jedną osobę. To są imiona i nazwiska, które wziąłem z wykazu opublikowanego przez Państwową Komisję Wyborczą. Pamiętajcie, że to nie głosujemy, teraz nie sprawdzamy, kto wygrywa wybory w naszej grupie, tylko sprawdzamy, kogo chcemy wspólnie skontrolować, dobra? Sprawdzić, tak szybko sprawdzić te narzędzia, o których wam powiedziałem, sprawdzić je w praktyce, żebyście mogli w nie wejść, trochę poklikać i tutaj dać feedback i wspólnie spróbujemy wyjaśnić te nieścisłości, niezrozumienia. Okej. Okay. Czy już, czy jeszcze? Czy wszyscy zagłosowali? No nie, mało jeszcze osób zagłosowało. Widzicie ankietę? Dopiero 50% osób zagłosowało. Jeszcze chwilę. Kogo chcemy wspólnie skontrolować?
No za chwilę kończymy. Tak, wybieramy dowolnego kandydata absolutnie bez preferencji politycznych. I tutaj nie trzeba się interesować polityką. Tu nie to żadne preferencje, tylko zastanawiamy się, kogo wspólnie chcemy sprawdzić w tych narzędziach, o których powiedziałem. OK? Żadnej polityki tu nie uprawiamy, chociaż polityki się nie boimy, bo to jest, pamiętajcie, polityka to jest to wszystko, co nas otacza. Jeśli się nie interesujemy polityką, to powinniśmy zacząć. Interesować konkretną partią, nie być w partii, to jest pewnie całkiem słuszne, ale warto się polityką interesować, bo polityka to jest też to, czy nam przyjeżdża autobus o dobrej godzinie, ile zarabiamy jako nauczyciel, czego się uczymy w szkole, czy mamy zieleń obok bloku, więc to jest wszystko polityka. Dobra, okej, ja zakończam. Okej, udostępniam Wam wyniki. Widzicie, kto wygrał? Poczekajcie. Wygrał Pan Szymon Hołownia, więc jego spróbujemy. Dobra, posłuchajcie. Teraz wiem, że nie będą tego widzieć osoby, które są z nami na transmisji na Facebooku, ale ze względów też bezpieczeństwa podam ten link tylko tutaj osobom, które są na czacie. Przesłałem Wam link. Kliknijcie proszę w niego. On się Wam wyświetli w oddzielnym oknie. To jest taki plik do naszej wspólnej pracy. Okay. I teraz tak, o, widzę, że już się pojawiacie. Na razie nic nie zapisujcie, proszę. Okay. Nic nie zapisujcie. I teraz tak, pomysły o opinie na temat reformy edukacji. Ja może udostępnię ten ekran, poczekajcie chwilkę. Temat, który chciałbym, żebyśmy, na którym wspólnie chcielibyśmy popracować. Nic nie wklejajcie, nie wklejajcie nic. Okej. Pomysły, opinie na temat reformy edukacji. Nie wklejajcie nic, proszę. Okej. Dobra, to teraz tak. Okej. Okej, pan najpierw się tutaj, okej. Daria, czy też możesz wejść do tego pliku i pomóc mi go troszkę ogarniać? Będę ci wdzięczny. Na czym polega nasza wspólna praca? To jest tak. I proszę was też o odpowiedzialność. To jest taki nasz wspólny test na ten temat związany z kontrolą obywatelską. To, co chcemy wspólnie sprawdzić, jak ten kandydat, którego wybraliśmy, jakie ma pomysły, opinie na temat reformy edukacji, co chce z edukacją zrobić, dobra? I teraz tak, w tej pierwszej tabeli źródło wiedzy i kto jest odpowiedzialny, spróbujcie wpisać swoje imię i nazwisko, kto chciałby zająć się takim szybkim prześledzeniem tych konkretnych źródeł, kto chciałby wejść na przykład na mamprawowiedzieć.pl i sprawdzić Szymona Hołownię, kto chciałby wejść na demago.org, kto chciałby sprawdzić jakieś artykuły prasowe. OK, spróbujcie wpisać swoje imię i nazwisko albo jakieś inicjały w te tabele. Nie usuwajcie swoich odpowiedzi. OK? Ja na razie nie będę tutaj. OK. Spróbujcie wpisać tak szybko. To nam zajmie 5 minutek. OK? Mamy nasz podmiot, który będziemy kontrolować, czyli pan Szymon Hołownia, kandydat, który jest zarejestrowany. Chcemy sprawdzić temat, który nas interesuje. Już wybrałem za was, przepraszam za to. Jakby był więcej czasu, to byśmy go wspólnie wybrali, ale spróbowałem znaleźć wszystkich interesować, czyli temat edukacji szeroko. I teraz spróbujcie wpisać się w tabelę, kto jest odpowiedzialny w tych konkretnych źródłach wiedzy, kto sprawdzi zaraz w zakładce obok, wejdzie na tą stronę, na przykład wejdzie na oficjalną stronę kandydata albo wejdzie na oficjalnego Facebooka i spróbuje znaleźć opinie, poglądy związane z danego kandydata, dobra? I artykuły prasowe. Okej. Okay. Spróbujcie się wpisać. Jak już się wpisaliście, to proszę, mamy teraz dosłownie 2-3 minuty na to, żebyście na to, żeby tworzyli stronę obok
i spróbowali właśnie znaleźć jakieś tematy związane z edukacją w tych danych źródłach, dobra? I jeśli coś znajdziecie, jakieś informacje biograficzne albo właśnie informacje związane z edukacją, to możecie je wkleić w tej tabeli jeszcze poniżej. Widzicie ją? Ta tabela się nazywa Opinie, pomysły na temat reformy edukacji. Spróbujcie wtedy wkleić te informacje tutaj w tę tabelę, ok? Ok, jeszcze chwilę. No to do dzieła, posłuchajcie, mamy już jakiś podział. Mamy nadzieję, że nam to się wszystko uda. Spróbujcie. Ok, bo widzicie, coś tutaj, ktoś już tu coś wstawił, super. Chyba ktoś wkleił dwa razy do tej tabeli. Super, to co jest ważne właśnie, żebyście też spróbowali podać źródła wiedzy. I to jest bardzo ważne w weryfikacji, w ogóle w... O nie, no posłuchajcie, ktoś nam to usunął, ale zaraz już odzyskałem. Nie usuwajmy sobie proszę nawzajem, na szczęście mam takie uprawnienia, które będą przywracać, ale też no, tak. Ok, mamy już jakieś dwa. Bardzo jest ważne, żebyście podawali źródła. Weryfikacji informacji, te źródła są potrzebne. To mówi też o naszym, no, o naszym optymizmie, że mamy konkretne źródło dla naszej wiedzy. To jak z tym demagogiem, tak? Ktoś nas może sprawdzić, czy mówimy zgodnie z naszym źródłem wiedzy. Posłuchajcie dosłownie 2 minuty jeszcze. Spróbujcie znaleźć coś już nie na oficjalnej stronie kandydata, ale na przykład na jego Facebooku, albo na mamprawowiedzieć.pl, albo na demagogu, ok? Okay. Ale ktoś tutaj nam próbuje, kochani, nie przelicytowujmy się w tym pisaniu. No halo, halo, dobrze, to nie jest udostępnione. Dobra, posłuchajcie. Ok, posłuchajcie, teraz możemy już wrócić, wyjść z tego pliku, dobrze? Czy możecie wyjść z tego pliku już? I wrócimy teraz na naszą konwersację. Ok. Dobra, posłuchajcie, nie piszemy tutaj naszych przemyśleń. Proszę, wróćmy już teraz na tą stronę i pogadajmy o tym, dobra? Trochę. Ja już zamykam ten plik i wracamy już na nasze webinarium. Ok, dobra. Ok, dobra, to teraz posłuchajcie, spróbujcie na czacie powiedzieć swoje przemyślenia. Czy łatwo było wam znaleźć te informacje? No, spróbujcie napisać teraz, czy w miarę łatwo. Ok, wracamy już teraz normalnie na to webinarium, nie zwracamy uwagi. Ok. No, spróbujcie jeszcze się podzielić z informacją, czy było łatwo, czy nie. Ok. Gdzie szukaliście na przykład takich informacji oprócz oficjalnych stron? Możecie jeszcze napisać. Widziałem, że udało wam się wejść na oficjalną stronę kandydata. Ok. Czy jeszcze gdzieś zaglądaliście, żeby szukać tych informacji? demagog.org.pl. Ok. Wojciech pisze, że łatwo było, choć niekoniecznie jest to zweryfikowana informacja. Mam prawo wiedzieć.pl. Dokładnie. Czyli ja już zablokowałem tamten plik, mieliśmy jakichś ludzi, którzy próbowali nam przerwać pracę, mówiłem,
troszeczkę wyłączyć, ale fajnie, że podajecie te narzędzia, o których mówiliśmy, czyli strona oficjalna kandydata, jeśli chodzi o jego poglądy polityczne, tak, tutaj to jest dla nas najwyższy stopień, czyli sprawdzamy, co sam kandydat mówi o sobie i o swojej polityce na oficjalnej stronie. I często kandydaci mają takie poglądy. Tutaj Michał pisze na grupach młodzieżówek. Pytanie, czy to jest informacja, którą można zweryfikować. Głównie strona kandydata to jest takie informacje, to jest takie miejsce, gdzie możemy zweryfikować informacje o jego polityce, o jego myślach, tak? Albo jego oficjalne kanały na social mediach. A jeśli chodzi o taką obiektywną informację, no to mamy te dwa portale, o których sobie powiedzieliśmy, czyli mamprawowiedzieć.pl, demaru.org.pl. Często też media, prasa wchodzi w taką rolę kontrolującą, sprawdzającą. Super, bardzo Wam dziękuję za to ćwiczenie. Trochę wywołało to stresu, szczególnie jeśli chodzi o ten wspólny plik. Okej, mam ostatnie pytanie kończące. Pokazałem Wam, popracowaliśmy trochę na jakichś konkretnych przykładach. Zachęcam Was do tego, żeby po tym webinarium też wejść tych narzędzi i trochę poświęcić więcej czasu niż tylko 5 minut na te konkretne, na tą konkretną kontrolę. Ale teraz trochę do Was pytanie. Po co to wszystko? To znaczy, czy warto w ogóle... I pytam Was o Wasze przemyślenia, żebyśmy trochę spróbowali, ja też spróbuję to pokomentować. Czy warto takie informacje weryfikować? Czy warto kandydatów sprawdzać? Czy warto na to poświęcać czas? Jak myślicie? Tutaj Michał pisze, że właśnie, że zawsze trzeba umieć filtrować informacje, że to jest też kwestia, która ta kontrola i sprawdzanie, ten fact-checking, to jest kompetencja, która przydaje się nie tylko podczas wyborów, ale w ogóle podczas czytania Facebooka, prasy, tak, te wszystkie fake newsy, deepfake, które nas otaczają coraz częściej. Umiejętność krytycznej analizy źródeł jest niezwykle, niezwykle potrzebna i właśnie taka kontrola obywatelska kandydatów trenuje w nas tę ważną kompetencję. Okej, Adam pisze, jeżeli chcemy zagłosować, to wypadałoby się dowiedzieć czegoś o kandydacie. Słusznie, tak? To nie jest tak, że oddajemy głos na wyborach, które nie mają żadnego znaczenia. Każde te wybory wiążą się z jednej strony, związane są z ogromną ilością pieniędzy przeznaczonych na organizację takich wyborów, ale przede wszystkim mają wpływ na nasze przyszłe życie, mają wpływ na to, jakie polityki nas otaczają, w jakim wieku idziemy na emeryturę, jaką kondycję ma nasza szkoła, jaką ma kondycję nasza służba zdrowia, że te wybory są ważne, dlatego warto sprawdzać i głosować na te osoby, które mają poglądy podobne do naszych, albo takich, do których my aspirujemy, albo czujemy, że są potrzebne. Maja dokładnie wzmacnia ten głos, o którym mówi. Warto, ponieważ od tego jednak zależy przyszłość naszego państwa. Renata pisze, brać udział w głosowaniu trzeba, Piotr potem, że trzeba znać podstawową wiedzę o kandydacie. No właśnie, bo to jest też, to Wam też chcę skomentować to, o czym pisze Renata, Michał później, Karolina, że z jednej strony to są te wszystkie ruchy, które mówią o tym, żeby w ogóle pójść na wybory, tak? To jest ta pierwsza droga, pierwszy krok. Warto zachęcać ludzi, żeby poszli na wybory. Ale jak już to zrobimy, jak już przekroczymy ten pierwszy krok, to później jest ta cała idea vote smart, czyli głosowania świadomego. I głosowanie vote smart nie oznacza, że wiemy dokładnie, że jest jeden słuszny kandydat, na niego głosujemy. Nie. Vote smart to głosowanie świadome oznacza, że głosujemy zgodnie z naszymi poglądami, ale nie opierając się tylko na jakichś subiektywnych odpryskach rzeczywistości, zdań koleżanki, kolegi, tylko że sprawdzamy takiego kandydata, sprawdzamy, jakie on ma realnie poglądy polityczne i głosujemy dzięki temu świadomie na takiego człowieka, którego może nie znamy face to face, nie znamy go osobiście, ale znamy jego poglądy, bo on je w jakiś sposób wypowiedział. Najgorzej nie głosować, a potem narzekać, dokładnie. I tu jest też szczególnie młodzi ludzie powinni umieć filtrować informacje. To pewnie nie tylko młodych ludzi dotyczy, ale właśnie takie świadome korzystanie ze źródeł, z informacji, które nas otaczają, nie przyjmowanie fake newsów, wyrobienie w sobie takiej krytycznej analizy. Słusznie. Tutaj czat się rozkręca. Właśnie, nawet w telewizji podawane są czasami nieprawdziwe informacje, więc lepiej sprawdzić coś na własną rękę. Dokładnie, bo to jest też historia o tym,
I to już nam też historia pokazała, i nie tylko Polska, że to nie jest tak, że jest jakieś medium, które jest zweryfikowane i prawdziwe, tak? Że ta historia i to doświadczenie weryfikacji informacji, kontroli nigdy się nie kończy. Ponieważ nawet właśnie w mediach dużych, telewizjach, radio, pojawiają się informacje, które gdzieś są zasłyszane, ściągnięte jako fake news, i to nawet największe agencje narażają się na taki problem i stwarzają czasem nieświadomie takie fake newsy, więc to jest też bardzo ważne. Super. Okej. Super, bardzo Wam dziękuję za ten głos, za tą też dyskusję, po co to wszystko i czy warto głosować. Mamy jeszcze chwilę na to, czy macie jakieś pytania z narzędziami, czy w ogóle z kontrolą obywatelską. To jest też takie 5 minut, które możemy wspólnie poświęcić na pytania. Chyba, że Daria, masz jakieś zapisane z wcześniejszej historii też naszego czatu. To jest teraz też czas, w którym jeszcze przez kilka minut możemy porozmawiać i możecie zadać pytanie. Śmiało. To jest też ta kontrola obywatelska, to jest też temat, który nigdy się nie kończy, i te nowe narzędzia powstają coraz szybciej, i też te wszystkie duże portale jak Facebook, Twitter, Instagram doskonalą swoje algorytmy i też zabezpieczają się przed tym, żeby informacje, które dodajemy, były rzetelne, były prawdziwe, szczególnie jeśli chodzi o wideo, które może być w łatwy sposób edytowane i fałszowane. To, co się też na przykład na Instagramie ostatnio zmieniło, to jest ta kwestia związana z, to jest też tak kwestia związana z pokazywaniem, które reklamy są sponsorowane. Tak jak teraz spojrzycie na Instagram, to jeśli jakiś kandydat polityczny wykupił, zapłacił za to, żeby post się wam wyświetlił w telefonie, to zobaczycie taką adnotację, że został sfinansowany polityczny, że jest to materiał polityczny, więc te narzędzia konkretne się zmieniają. Michał zadaje pytanie, co daje frekwencja, jak osoba X, na którą koniecznie nie chcesz głosować, dostaje część twojego głosu. Nie bardzo rozumiem, możesz Michał rozwinąć, ja spróbuję jakoś, tak jak rozumiem to pytanie, odpowiedzieć na nie, no, że to jest też ta teoria, że milion osób mówi, że mój głos nic nie zmieni, tak? Że nieraz historia wielu społeczeństw pokazała, że różne zmiany są możliwe. I nie mówię tutaj teraz o kontekście polskim, w ogóle, że o ile żyjemy w demokracji i o ile mamy demokratycznego wyboru, to głosowanie naprawdę ma znaczenie, tak? Że właśnie to, że często wiele państw też europejskich pozostaje w marazmie, jest wynikiem tego, że mają bardzo niską frekwencję i potencjalnie zwiększona frekwencja, i to też pokazały wybory w Polsce ze zwiększającą się frekwencją, że to znacznie zmienia rozkład głosu. Chociaż oczywiście też powiem wam tutaj ciekawostkę, są też teorie socjologów, badaczy, że jeśli by w Polsce poszło do wyborów 100% uprawnionych do głosowania, to potencjalne wyniki byłyby bardzo podobne. Tak? Teoria związana, mówiąca o tym, że te osoby, które nie głosują, mają całkiem podobne poglądy polityczne jak te osoby, które głosują. Ale no mówi, najważniejsza refleksja, którą tam chcę was zostawić z nią, no to jest, że bierność nas kosztuje. To znaczy to, że nie kontrolujemy, nie spotykamy polityków, nie rozmawiamy o polityce, boimy się polityki i myślimy, że nas nie dotyczy, nie oddajemy głosu albo głosujemy nieświadomie, że to prędzej czy później nas dotyka. W różny sposób, choćby w ten sposób, że są podwyższane podatki, zmniejsza się środki na polityki, które nas interesują, na politykę transportową, w ogóle na służbę zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Okej. Słuchajcie, bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj Miłosz pisze o wyborach korespondencyjnych, kto sprawdzi, czy nie zostały sfałszowane.
No ja niestety nie jestem ekspertem, żeby się wypowiadać na ten temat. Pewnie mam też dużo wątpliwości, które z tobą podzielam, ale to nie jest, nie czuję się kompetentny odpowiedzieć na to pytanie. Liczę, że nasi politycy, którzy zostali przez nas, niezależnie od tego, jak głosowaliśmy, ale którzy zostali wybrani przez nas, że podejmą takie decyzje, które spowodują, że będziemy mogli zagłosować w demokratycznej, bezpiecznej procedurze. Tyle mogę odpowiedzieć dyplomatycznie. Miłość, dzięki za pytanie. No dobrze, posłuchajcie. Bardzo wam dziękuję za te 1,5 godziny. Dziękuję za to, że nam się udało zrobić część tego ćwiczenia, chociaż się bardzo go obawiałem. Miałem jakiś dużo z nimi niepokojów. Dzięki za ten spędzony czas. Tutaj macie też kontakt do mnie mailowy. To, co jest ważne i chcę wam też powiedzieć, że webinarze otrzymacie od Ani Wuls, koordynatorki programu Młodzi Głosują w Warszawie. Otrzymacie link do krótkiej ankiety. Ja też postaram się, może nie od razu po webinarium, ale jutro wysłać wam materiały, o których mówiłem podczas tego webinarium, też pełną wersję prezentacji, chociaż ostatecznie ona aż tak bardzo, bardzo ułomna graficznie nie była. Widzę, że tutaj też Daria napisała, że zaświadczenia będą dostępne po zarejestrowaniu się na stronie zaświadczenia.co.org.pl. Korzystajcie z tych portali. Trzymam za was też kciuki za mądre wybory i za to, żebyście też sobie wyrobili taką krytyczną analizę treści. Czy macie jakieś pytania, pomysły na to, zapraszam na ten adres mailowy. Dzięki. Nas dużo było. Wow. Nieźle. Doświadczenia dostępne będą od 17:30. Dzięki. Macham wam. Szkoda, że nie możecie mi odmachać, ale możecie odmachać mi na czacie.